Hej kochani, zapraszam was na chyba najfajniejszy film w całym roku, najbardziej kreatywny, ja uwielbiam to robić. To jest Back to School DIY. To są różne takie fajne rozwiązania przed pójściem do szkoły, przed powrotem do pracy, a także dla takich ludzi jak ja, którzy po prostu jak nadchodzi wrzesień, lubią mieć fajne rzeczy do notatek, fajne rzeczy do organizacji na biurku. Lubię po prostu rzeczy papiernicze, tak to nazwijmy. Ostatnio mąż mojej koleżanki śmiał się z nas i zapytał, czy my idziemy w ogóle we wrześniu do szkoły, bo zachwycałyśmy się jakimiś naklejeczkami. Ale tak to jest, dziewczyny lubią takie rzeczy i ja również uwielbiam, także dzisiejsze DIY będzie właśnie o tym. Oczywiście podlinkuję wam zeszłoroczne DIY, które strasznie wam się podobało i nie dziwię się, bo były tam bardzo fajne rozwiązania, właśnie jak ułożyć coś, jak ozdobić różne swoje przybory i w tym roku będzie to DIY podobne. W tym roku stwierdziłam, że wykorzystam taki motyw przewodni miedź. Miedź nadal jest modna, kolor miedziany nadal jest modny, szczególnie kiedy mieszamy go na przykład z niebieskim, z takim jasnym błękitem, albo z miętą, albo z jakimś takim ładnym różem. Miedź po prostu pasuje do wszystkiego i pięknie też wygląda na biurku. Dlatego stwierdziłam, że miedź będzie motywem przewodnim i miedzią ozdobie niektóre przybory szkolne i nie tylko. Także zaczynamy, mam nadzieję, że te pomysły wam się spodobają. Zacznijmy w takim razie od biurka. Jak możemy zmienić swoje biurko? Szczególnie jeżeli biurko nie jest już nowe, jeżeli już jest trochę starte, nie chcemy go koniecznie przemalowywać, ponieważ to też jest większy koszt i troszkę więcej czasu to zajmuje, nie każdy ma na to miejsce. Polecam wam bardzo iść do sklepu budowlanego i kupić taką naklejkę. Znajdziecie ją w dziale z obrazami, w dziale z różnymi zasłonami. Ja na przykład chyba w Obi robiłam zakupy, tak, wydaje mi się, że w Obi ją kupiłam i znalazłam naklejkę, która wygląda jak marmurowy blat. I słuchajcie, wygląda tak świetnie na białym biurku. No po prostu cudownie. Zapłaciłam za ten kawałek, czyli za metr, około 13 zł, więc koszt jest praktycznie żaden. I został mi jeszcze spory kawałek, który wykorzystałam dalej. Wystarczy, że dobrze wymierzycie naklejkę, najlepiej przyklejać ją oczywiście w dwie osoby. I później takim ostrym nożykiem możecie sobie dookoła obciąć. I blat biurka wygląda zupełnie inaczej. Polecam wam kombinować. Możecie robić różne tła, możecie zrobić sobie brokat, możecie sobie zrobić jakiś kolor, co podpowiada wam wyobraźnia. A motywy te kamienne są nadal bardzo modne. Marmur i inne kamienie królują na tamblerze. Dlatego postanowiłam wybrać właśnie ten motyw. Wygląda bardzo elegancko. Z tego, co mi zostało, stwierdziłam, że udekoruję swoją tablicę korkową. Tablica korkowa oczywiście jest brzydka i możemy ją pomalować zwykłą farbą. Na przykład w sprayu, może mieć jakiś konkretny kolor. Ale ja wpadłam na pomysł, że nakleję na nią moją naklejkę, to co mi zostało. I ponieważ miałam dwa takie małe kawałki, to stwierdziłam, że jakoś po prostu znajdę sposób, żeby je połączyć i nie będzie bardzo widać jakby łączenia. I rzeczywiście, tak jak widzicie, udało mi się to zrobić. Wygląda to jak jeden taki kamień. I możemy do naszej tablicy przyczepić co tylko chcemy. Ja polecam wam przyczepić plan lekcji. W tym roku My Pink Plan też zaszalała i zrobiła dla was 3 darmowe plany lekcji. 2 takie trochę spokojniejsze, a jeden bardziej zwariowany w moim klimacie. Jest to plan lekcji z czaszką, który możecie pobrać za darmo. Zostawiam wam linki na dole i pamiętajcie, żeby napisać Magdzie, że jesteście od stylizacji, podziękować jej, że robi świetną robotę. Na jej blogu znajdziecie dużo darmowych rzeczy do wydrukowania, różne plakaty, etykietki, naklejki na zeszyty. Wszystko podlinkuję wam na dole. Moim zdaniem plan jest piękny, no i z takim planem na pewno rok szkolny będzie przyjemniejszy. Teraz przejdźmy do tej miedzi. Kupiłam, słuchajcie, farbę w sprayu miedzianą. Kosztowała kilkanaście złotych, też w markecie budowlanym. I ta farba, tak naprawdę nie zużyłam jej nawet w połowie do całego tego DIY, więc starcza naprawdę na bardzo długo. Tylko pamiętajcie, żeby sprayować albo na dworze, gdy nie ma wiatru, albo gdzieś w piwnicy, bo naprawdę możecie sobie narobić problemu sprayując w domu. I słuchajcie, szukałam kratki, do której będę mogła przyczepiać różne zdjęcia i różne rzeczy takie ważne, jakieś karteczki, spotkania i tak dalej. I niestety nie mogłam znaleźć typowej kratki, takiej siatki, można powiedzieć. I Darek znalazł mi kratkę taką do grillowania. Kosztowała kilkanaście złotych i posprayowałam ją po prostu bez żadnego podkładu, bez niczego i zostawiłam do wyschnięcia i efekt jest po prostu świetny. Położyłam tak naprawdę półtorej warstwy, poczekałam aż to dobrze przeschnie i później już mogłam do tego przyczepiać moje zdjęcia, moje ważne notatki i jakieś tam fajne pamiątki. Moim zdaniem jest to świetny sposób na organizację i wygląda bardzo, bardzo tak tumblerowo i bardzo nowocześnie. Zobaczycie, że to odmieni wasze biurko, a jak widzicie nawet taki przedmiot jak kratka do grillowania może nam się przydać do organizacji i do naszego DIY. Kolejna rzecz, którą możecie sprayować, to są oczywiście zeszyty. Jeżeli macie jakieś nudne zeszyty jednokolorowe, ja akurat wybrałam takie turkusowo-miętowe, które będą świetnie wyglądały z miedzią, możecie je dowolnie obkleić taśmami, no i posprayować. Pamiętajcie, żeby delikatnie zrywać taśmę, zanim jeszcze farba przeschnie, żeby nie mieć zacieków. Jeżeli będziecie mieć jakieś nierówności, zacieki, zawsze możecie tam przykleić jakąś naklejkę lub to zamazać, także tym się bardzo nie przejmujcie. A
ale ogólnie sprayem możecie posprayować swoje wszelkie przybory szkolne. Ja na przykład sprayu użyłam do zmiany mojego zszywacza, wygląda teraz przesłodko. Posprayowałam też linijkę od tej strony, gdzie nie ma centymetrów, bo stwierdziłam, że drugiej strony i tak nie używam, więc wygląda też naprawdę fajnie. Posprayowałam też moje nożyczki, oczywiście zabezpieczając je wcześniej taśmą i też wyglądają bardziej nowocześnie. Postanowiłam też odmienić wygląd moich kredek, ołówków, po prostu sprayując delikatnie końcóweczki i to daje taki fajny efekt jakby zatarcia miedzią. Wydaje się, jakby wyglądały tak bardziej właśnie tumblerowo, no nie wiem, oryginalnie. Spray wykorzystałam też do zrobienia wazonu. Wzięłam po prostu szklaną małą butelkę i posprayowałam ją tym sprayem. Wcześniej zabezpieczyłam jeszcze takie paski, żeby, bo chciałam, żeby wyszły mi po prostu paski, ale przyznaję się bez bicia. To mi nie wyszło, więc finalnie posprayowałam całą butelkę i moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej. Włożyłam do tego słonecznika, wygląda to bardzo, bardzo trendy. Jeżeli trafi Wam się nudna lekcja, a wierzę, że każdy z nas miał w swoim życiu nudne lekcje lub jakieś wykłady, albo po prostu macie podzielną uwagę i lubicie sobie coś mazać, kiedy nauczyciel Wam coś opowiada, wystarczy, że z książki z kolorowankami dla dorosłych lub z internetu wydrukujecie sobie Waszą ulubioną kolorowankę. Najlepiej, żeby miała dużo szczegółów, bo wtedy będzie więcej kolorowania i na dłużej Wam jakby starczy. Obkleicie swój nudny zeszyt, który wygląda nieciekawie i pamiętajcie, że jeżeli coś Wam tam wystaje, jest nierówno, możecie zawsze wykorzystać taśmę washi tape albo jakąś inną ozdobną i po prostu sobie te brzegi obkleić. I nie pozostaje Wam nic innego jak kolorować w trakcie lekcji, kiedy będziecie się nudzić albo na jakiejś przerwie w nauce lub po prostu jak siedzicie w biurze, możecie sobie taki notes obkleić w ten sposób. Zawsze będzie to wyglądało fajnie. Zobaczycie, wszyscy Was będą pytali, skąd wzięliście taki zeszyt. Jak widzicie, wykorzystałam też kolorowe papiery, które kupiłam w Ikei na dziale dziecięcym. Możecie tu wykorzystać dowolną teksturę lub papiery. I tymi papierami udekorowałam po prostu taki jakby piórnik, pojemnik kartonowy, który miałam wcześniej. Stwierdziłam, że będzie fajniej wyglądał, jak będzie tęczowy. Oraz wyłożyłam drugi metalowy pojemnik i też wygląda to fajnie i przynajmniej wszystkie przybory, które są w środku, jakoś tam bardzo nie stukają. Kiedy wszystkie rzeczy mam już gotowe, nie pozostaje mi nic innego jak ułożyć to wszystko na moim biurku. Jak widzicie, zawiesiłam moją tablicę, ułożyłam też moją kratkę i dookoła powiesiłam moje kuleczki Cotton Ball Lights. Wyglądają świetnie zarówno w sypialni, jak i w tych przestrzeniach bardziej do nauki czy biurowych. Uważam, że wszystkie rzeczy warto zebrać w jakimś organizerze, w jakimś fajnym pojemniku. Ja tutaj mam taki właśnie pojemnik, który kupiłam w Ikei, jest to po prostu na dziale przechowywania. Kosztował około 30 zł, ale oczywiście możecie wykorzystać dowolne pudełko, które po prostu obkleicie jakimś papierem lub innym materiałem. I do tego pojemnika włożyłam wszystkie moje ważne rzeczy, różne zeszyty, moje przybory, temperówkę, jakieś tam inne pojemniki. Jeżeli wszystko macie w jednym miejscu, to wygląda to o wiele schludniej na biurku, nie jest porozrzucane. Pamiętajcie, żeby wszystko odkładać w jedno miejsce, wtedy na pewno nic nie zgubicie, niczego nie będziecie szukać i naprawdę wygląda to bardziej estetycznie na Waszym biurku. Naklejka na biurku też jest fajna pod tym względem, że bardzo łatwo się ją ściera. Możecie też ją łatwo odkleić i nakleić kolejną, jeżeli Wam się znudzi, więc uważam, że to jest w ogóle hit. No i jak widzicie, po prostu rozkładam sobie wszystko tak, żeby wyglądało ładnie. Uważam, że przy takim biurku nauka będzie szła nam o wiele lepiej i będzie świetne do robienia zdjęć na Instagrama. Kochani, dajcie znać, jak podobało Wam się to DIY. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli chcecie więcej takich filmów, jeżeli lubicie takie filmy. Ja świetnie się bawiłam przy robieniu tego filmu, jest to coś bardzo kreatywnego dla mnie. Uwielbiam ozdabiać przestrzenie biurowe i uważam, że przy takim biurku lepiej się będzie każdemu uczyło i pracowało. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Jeżeli odtworzycie którykolwiek z pomysłów z tego filmu, otagujcie mnie na Instagramie, na pewno wpadnę i polubię Wam zdjęcie. Będę bardzo szczęśliwa, jak zobaczę, jak skorzystacie z moich pomysłów. Napiszcie, który Wam się podobał najbardziej. No i mam nadzieję, że udowodniłam Wam, że w bardzo tani sposób można udekorować swoją przestrzeń biurową, żeby zyskała taki właśnie tumblerowy, nowoczesny charakter. Także kochani, widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!